Witam w kolejnym filmiku, jeżeli obraz jest ucięty, na życzę opcję pełny ekran. Przechodzę z filmikiem makijażowo-perfumowym. Jeżeli chodzi o makijaż, ja sobie tak troszeczkę roztarłam błękito, troszeczkę przyciemniłam takim, powiedzmy, różobordem i na dole troszeczkę takiego karmelowego brązu. To wszystko jest takie rozmglone, takie roztarte, że takie po prostu wręcz ulotne i to są wszystko cienie. Taki właśnie rozglony pastelowy, dosyć z retro, ale troszkę różu, brązowe, troszkę różu dałam. Wydaje mi się, że z Bell takiego bardzo, bardzo różowego. Pomadkę miałam inną, ale zmieniłam. Zmieniłam na pomadkę pierwsze użycie pomadki tej z Altery, tej w kolorze fuksja. Ładnie, tak wdzięcznie wygląda. Tak twarzowo, dziewczęca Jeżeli chodzi o perfumy dnia. Ja już dzisiaj dwa razy byłam na dworze i cały czas coś zmieniam, więc rano jak byłam, to było chłodno, więc użyłam sobie e, Nui de tuberose, e, L'Artisan e, i jest to, e, mamy słówko Nuit, e, czyli noc tuberos, noc tuberosową, e, przepiękna, orientalna tuberoza, tuberoza z przyprawami, bardzo nietuzinkowy zapach, ponieważ tuberoza przeważnie w zupełnie innym ujęciu, takim bardziej, pod maślanym, smietankowym, mlecznym, bananowym, kokosowym, ale nie tak, żeby to łączyć z taką orientalnością, z przyprawami. Także bardzo ciekawy, intrygujący, bardzo kobiecy wieczorowy zapach. Użyłam go po prostu rano, kiedy było chłodno. W tym momencie teraz idę i będzie na przykład już dużo, dużo cieplej. I ja sobie zaaplikowałam coś, co ma taki, weźmy, troszeczkę chłodny, troszeczkę taki wodny, troszeczkę taki powietrzny, troszeczkę yy, ziołowy. Ziołowo momentami słodkami, bo to ma bardziej, tak bym powiedziała, rzeźkowodne. wodne I to jest, yy, już pokazuję, to jest marka w ogóle pewnie kompletnie nieznana. Yy, zresztą, ciężko go do zdobycia. Flakonik jest niestety w stanie tragicznym. Nie ma korka, ale teraz być nie o to chodzi. On jest po prostu, ma podniszczoną etykietkę, on jest taki troszeczkę ten flakonik też, że tak powiem, zdezelowany. Taki, taki zakupiłam. E, natomiast e, w tym momencie po prostu e, no nie będę przeżywać. E, ważniejsze w tym momencie po prostu było trafienie czegoś naprawdę mało znanego, mało spotykanego, ciężko dostępnego. To jest eukaliptus i seasalt marki Henry <laughs> Bendel. Także może tak, flakonika z bliska nie będę pokazywała, bo on może troszeczkę e, straszyć. To znaczy, przykładowo, nie wiem czy to będzie zresztą widać, ale on ma na przykład takie tutaj, jakby trochę troszeczkę ukruszenie Ja tego nie zrobiłam, takie już po prostu było. E, I troszeczkę, że tak powiem, m, podniszczona trochę e, etykieta. Generalnie ja na to zwracam uwagę tego, że po prostu ja zawsze dbam bardzo i jeżeli nawet dziś przetransportowuję flaką, po prostu zabezpieczam go i tak dalej, po prostu... Bardzo dbam o to, żeby po prostu nic mu nie zrobić, czy to, że chodzi o flakon, czy to, że chodzi o etykietę, i tak dalej. Także, nawet jak robię odlewki i na przykład wiem, że to może spływać po tej etykiecie, to po prostu inaczej to ustawiam, żeby nie nastąpił ten kontakt etykiety z perfumami, które to mogą na to wpłynąć i spowodować jakieś właśnie, nie wiem, właśnie zmiany w tym napisie, coś mogą właśnie, że tak powiem, rozmazać, nie rozmazać. Także ja generalnie na to dbam. Generalnie o to dbam, na to uważam, i w tym momencie no, trochę mi szkoda, że ten tak wygląda. No, ale no to już ja tego nie zrobiłam. A teraz mogę powiedzieć, że z Anna Rouge, z Latafę trochę sobie poradziłam. Okazuje się, że ten atomizer wcale nie był przereagowany. Starczyło go powycierać. Po prostu jakieś takie chwilowe, takie coś jakby się Generalnie można to chusteczką wilgotną powycierać atomizer i całkowicie jest idealny. Także to na plus. A korek po prostu tak ma w tym zapachu. Także. No korek latający to jeszcze nie jest żadna kwestia wizualna To nie jest żadne podniszczenie, tylko po prostu to jest rzecz, na którą trzeba bardzo, ale to bardzo uważać Ciekawy jest ten zapach eukaliptus właśnie z e, Seasalt, natomiast... E, Seasalt chyba, e, natomiast e, bardziej bym powiedziała, że te, te są takie troszkę słodkawe jednak po czasie, także Chyba za ciepło na to, także Postawiłem na coś, co się na pewno nie wysłodzi, coś, co na pewno będzie orzeźwiające i właśnie tak zielono, mokre, świeże, kobiece i pozbawione jakiekolwiek słodycze, że nie będzie szansy, żeby to się wysłodziło. Raczej nie widzę szansy, żeby się wysłodziło. Tak wygląda cudny flakonik. Można jeszcze zobaczyć, jeżeli chodzi, nie wiem, czy wyostrzy. Korek. To jest Jardin du Poet, tak, Ogród Poety. Zapach jest niesamowicie zielono-aromatyczny, ogródkowy, bazyliowy. Przepiękna, zielona bomba i to nie jest według mnie zapach zielono-cytrusowy, zielono-kwiatowy. To jest głównie, głównie zapach zielony, tak jakby wziąć tą zieloną fazę z mandarynki, z bazylii, jako alegoria. Pozbawić właśnie tej, yy, całkowicie tej fazy mandarynkowej. I to jest właśnie ten zapach przepiękna, aromaterapia. Tak wygląda flakonik z tyłu Generalnie ja, jeżeli chodzi o, o tę markę yy, To mam różne zapachy Mam Magnolia Romana, mam yy, mam Doudos, yy, Mam Grand Joie i mam Coś jeszcze mam, w ogóle nie mam jakiejś nudności znowu, momencik Także zmykam i aplikuję sobie zieloną aromatyczność tego zapachu. Może zabiorę flakon i w jakiejś ładnej sceny dokonam mu sesji, zdjęcia tego, że będę w miejscu, gdzie będzie dużo pewnie roślinności. Także to chyba tyle. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Dajcie znać, co Was dzisiaj użycie. Czy znacie może coś tak niesamowicie zielono-aromatycznego bez jakiegokolwiek słodyczy, bez jakiegokolwiek wysłodzenia? Czy znacie coś może z takimi ziołami, z eukaliptusem. I co, po co ostatnio sięgacie? Jak już przychodzą te cieplejsze aury pogodowe, te wyższe temperatury. Ja mam jakiś problem, po prostu nie wiem. Niektóre teraz zapachy i tak samo z jedzeniem mam, że po prostu od razu mam wrażenie, że zaraz zemdleję, także muszę się na chwilę położyć i wrócić. Także nic kończę i zmykam nadwór.